Siemano, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w Until Dawn. W ramach sprostowania gramy w tym momencie moją ulubioną postacią w tej grze, czyli Sam. Kurczę, jak mi zależy, żebyś ty przeżyła! Ej, skocz okrężną drogą. Nie będę nigdzie skakał. No i tyle. Trzymiemy się? Czekajcie, to się chyba złamie. Wiedziałem! Po prostu... skaczmy. Dobra, jest. Pod warunkiem, że ktoś nas teraz nie ubije, nie? Chyba jest spoko ogólnie. Spoko, nie dość, że fajna, wysportowana. Kurwa, dajesz. I sobie jeszcze w odpowiednim momencie umie przeklnąć. Tylko, że nie mamy żadnej spluwy, by the way. Jakby było trzeba z kimś walczyć. Bo w tym momencie się psychiatryk rozsypał. W tym moment, w którym wybuchło coś. Cicho, Sam. I to raz... Nie, nie, nie mów halo ani nic. To razem przeżyjemy. Musimy to razem przeżyć. Damy radę. Nie ma innej opcji. Ogarniemy. Idź. Wiesz, że tu nic nie wyskoczy i Majka spotkamy prędzej. Tylko, że... kurde... Ej, a Josh tu spadł gdzieś, nie? Co nie? Pamiętacie? To ten duch, ale on nie wszedł jakby w sam. On szuka kogoś, kto będzie... czymś tam. Kanibalem. Ktoś, kto dopełni się tego aktu. I co teraz? O, super. O, super. Great. Drzwiczki, cicho. Cholera, zostań tam! Hej, zostań tu! Proszę! No w dół! O, głowa mu odpadła, hehehehe. Żyjesz, na przykład? Tak! Czyli jest okej! Tak. Co ty tu robisz swoją drogą? Chciałam cię ostrzec przed Wendigo. Ty już nie musisz. Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. A co? Obrzynu nie wzięliśmy! W poprzednim odcinku. Until... Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Nie ma go. Spóźniliśmy się. Cii, cicho. To coś zabrało go do kopalni. Czekaj. Stój. Ja pierdolę, kurwa, co to jest? Jasne, tak go ładnie ucięło, nie? Prosto sypiań tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. Okej. Wow! Świetnie. Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. Nie ma problemu. Jest i Josh. Skrucha. Godzina do świtu. Uwaga, witam cię, ten psycholit, ten psychiatryk, psychiatryk. Jest jeszcze bardziej poryty niż myślałem, nie? Ty co? Josh? Żałujesz za to wszystko? Mam wątpliwości, czy w ogóle te sesje jakoś ci pomagają. Nie słuchasz mnie, przez co sprawy trochę się...
zjebały. Teraz już cię opuszczę, Josh. Czas, żebyś zrozumiał, że są rzeczy straszniejsze niż wytwory niezrównoważonej wyobraźni użalającegoś nad sobą rozpuszczonego gnojka! Było tak wielu, którzy się o ciebie troszczyli, bo chcieli ci pomóc! Ale ty na każdym kroku musiałeś odpychać ich od siebie. I teraz jesteś całkiem sam. Chociaż sądząc po odgłosach, długo sam nie będziesz. Nie, długo sam nie będziesz. Oddychaj głęboko, Josh. Oddychaj. Ma coś w mózgu. On walczy się ode mnie. Nie, nie żyjecie. Nie żyjecie. Zamknijcie się. Nie, nie ma was. Cichutko. O Boże, nie. Nie możecie mi rozkazywać. Nie żyjecie. Nie będziecie mną sterować. Nie będziecie mi już nigdy więcej rozkazywać! Czas, Josh, dobiegł końca! Okej. Skończył nam się czas. Ufam. Josh jednak żyje, proszę bardzo! Kutafonie... To się nie dzieje. Byłyśmy tu całkiem same. To się dzieje! Kochana siostrzycz. Nie, dobra, nie dzieje się. Uwaga, to idziemy w tą stronę. Całkiem sama. Ale już jesteś z nami. Z rodziną. Zostawcie mnie w spokoju! Idźcie sobie! Ej, po prostu mam ciary. Czemu nas nie uratowałeś, Josh? Czemu chciałeś naszej śmierci? Chciałem, żebyś nie umarły. Przysięgam. To gdzie teraz? What the fuck? Bardziej niż kurwa porycanie. Nie wiem jak to nazwać. Że to coś było kiedyś człowiekiem. Ta. Może górnikiem. A może pracownikiem sanatorium? Dzieje się tu tyle pogiętych rzeczy, że wcale by mnie to nie zdziwiło. Jakich dokładnie rzeczy? Ktoś chwytał Wendigo, przypinał je pasami i... Mówię, widziałem masę chorych rzeczy. Rany. Pewnie się wdostały, kiedy wysadziłem cały ten burdel. No, dobry ruch. No dobra. Sam sterujemy, fajnie. Sam? Tak, sam. Mamy pod kontrolą jej lampkę, nie? To nie jest przepowiednia śmierci. Tylko zagrożenia bodajże. Totem pomyślności? Chata płonie.
Na pewno? A jeszcze żyje. Wielu tak mówiło. O kurwa. Nie czuję już palców. Dobra, tego się trochę obawiam. Ja mam jakiś dziwny lęk, nie? Że nie widzę czegoś pod wodą i boję się strasznie chodzić po... W ogóle nurkować głęboko, nie? Czy może nie mam jakichś cech, ale że coś tam jest, nie? Bo nie widzę tego. To w sumie można nazwać moim strachem. No, mam słaby punkt. Coś takiego, tak jak mnie nic innego nie, jakoś się nie boję za bardzo, to... Uwielbiam na przykład pływać w przeźroczystej wodzie i to jest... To coś znaczy, ja na przykład w jeziorze nie cierpię, nie? Bo nie widzę. Też na Chorwacji, czy nasze morze raczej się nie kwalifikuje, ale na Chorwacji czy w Grecji jest całkiem fajnie. We Włoszech też. Aczkolwiek nie wiem. Jeziorko jakoś mnie nie przekonuje. Dobra, drzwiczki, panowie i pani. Czekajcie, coś jest na ziemi? Zimno. Dlaczego ją puszczasz pierwszą? Cicho, cicho, nic się nie wydarzy. Ha, tu wodospad jest, okej. To może tutaj, do tego wyjścia. Bym proponował po prostu, że to akurat jest tak ładnie zalane prosto, nie? Jasne, i ty wychodzisz pierwszy. Dobre żarty. No to nic, przed siebie. Co nie tu? Dobra, nie tu. Coś na ziemi nie leży, tu jest światełko, stop. Moja młodsza siostra nie żyje. Nie przeżyła upadku. Widziałam, jak jej twarz bladła. Mam złamaną nogę. Utknęłam tu sam na sam z ciałem Beth. Ktoś na pewno mnie znajdzie. Ej, ona żyła. Jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak głodna. Mam wrażenie, że mój żołądek wywrócił się na drugą stronę. Wzięłam sobie sweter Beth. Teraz jest mi zdecydowanie cieplej. Jakby wciąż o mnie dbała. Nie mówcie, że ona ją zaczęła jeść, nie? Przepraszam, Beth, nie mam wyboru. Umieram już. Tylko tak mogę utrzymać się przy życiu. Jeśli ktoś to znajdzie, przepraszam. Musiałam, nie miałam wyjścia. Wybacz mi, Beth, przepraszam. Przepraszam. Musiałam. Nie miałam wyjścia. O co jej chodzi? Jezu. Czuję się, że moje serce... Że moje ręce są brudne. Wypadły mi paznokcie. Coś się pychnęło. Jestem obita, ale nie czuję się już zimna. Nie czuję bólu. Jestem coraz silniejsza. Dalsze notatki są nieczytelne. Astrona podrapana. Czyli ona to zjadła i się zamieniła. Czyli co? Co to znaczy? Myślisz, że ona ją zabiła? Własną siostrę? No nie wiem. Jakim cudem one tu przeżyły? Nie wiem, Michael. Muszą tu być jakieś odpowiedzi. Mike, uspokój się. No, dobrze, uspokoiliśmy się. Aha, czyli ona przeżyła. Ale co, nie tędy mamy iść? Można to przesunąć jeszcze dalej? Nie można, tylko w tą stronę, dobra. Prawdopodobnie trzeba zejść znowu do wody. Innego przejścia tutaj nie ma. I pójść wodą dalej. Ale... Naprawdę nie mogę iść tędy? Już nie chcę schodzić do tej wody. Dobra, jednak musimy. No, zawsze te ręce tak fajnie załamuje, nie? Dobra. Tak, śmigaj. Mike, ale tutaj... Mike. Gdzieś musi być kolejne wyjście.
Dokładnie. Dobra. Będzie się działo. Będzie się działo. Idziemy przed siebie. Musimy znaleźć Josha. Czy to jest to, co myślę? Kurde, wygląda jak grób. Kto to jest zegarek? Betty. Sądzę. Uff. Ale gdzie? Serio w tą stronę? Czyli może, że tutaj. O właśnie. Okej. Spokojnie, czyli Hanna się zamieniła, nie? Bo podgryzła sobie bed. Co, że nie możemy tutaj? Bez kitu. Why? No ale dobra, ja się nie chcę wracać. Nie ma innej opcji, musimy iść tędy. Chyba. Jakoś wspólnie się nie spróbujecie wydostać? No kurka jasna. No nie jest dobre, jak się nie próbujecie wydostać, to cóż. To się wracamy. Tylko gdzie ja pójdę tam wtedy? Gdzie my możemy jeszcze iść? Jedyne jest przejście tutaj. Nie było jakby dodatkowych opcji. Chyba, że tu? Nie, tam nie ma przejścia. No. No kurka, co jest? Serio? Chyba, że jeszcze do tej wody trzeba wejść, ale... Nie no, wątpię. Tu przejścia nie ma. Chyba, że coś ominąłem. Tam też nie pójdziemy. Do wody nie. To jest totem.
No nic, spróbuję zejść do wody i pójść, no inną drogą, nie? Bo tutaj jakby nie ma w ogóle przejścia. Jest total creepy. To można jakoś gdzieś? Raczej mi się nie wydaje, ale idźmy za Mike'iem. Po prostu, bo Mike nas tak jakby prowadzi. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, nawet jak się... Nie, oni idą tam po prostu, nie? No dawaj. Zbadaliśmy to przejście i pójdziemy teraz do... Właśnie zapomniałem, że tu są przecież drzwi, nie? Dobra, czyli to jednak tylko dodatkowe rzeczy tutaj przez tą wodę były. Doszliśmy do tego, że jednak Hanna żyła i zeżarła sobie bed po prostu. Są i drzwi. Zróbmy to. Jezu! Ona... To Jess! To Jess! Jest! O kurwa! My przez tą wodę chodziliśmy, nie? Płynąłeś jak cholera. Full metal jacket. Myśleliśmy, że już po tobie. Josh, Hanna była tu na dole przez... całe tygodnie? Miesiące? Ona odkopałaby... Sam. Mike. Ej, chodźcie, spieprzajmy stąd. Okej. Okay. Josh, czy masz ze sobą klucz do kolejki? Mam. Dobrze. Dzięki Bogu, nie? Widzicie to? Uff. Super. Wyjście na powierzchnię. Ruchy. Trochę jakby wysoko. Okej. Podsadź mnie, to polecę powiedzieć reszcie, że wszystko gra. Dobra. Jasne, okej. Wróćcie z Joshem drogą, którą przyszliśmy do schroniska. Uważaj na siebie. Tak, wy też. Serio? Dobra, idziemy po jebańcu jeden. Pójdziemy już w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapy. Zapraszam was na kolejny, który już wkrótce, jak nie tego samego dnia, którego oglądacie, to i na pewno raczej, jeśli to jest odcinek z rana, to po południu macie kolejne dwa. No i to tyle. Trzymaneczko.